kolega Szymon, zespół, więc wszystkie części prezentacji, których nie mam do powiedzenia, to ja mówię. Więc niektórzy znają mnie jako pana Plastikowe Serce. Jesteśmy plastikoweserce.pl i sprzedajemy zabawki do dorosłych. Interesujące, prawda? No, niestety to jest trochę mniej interesujące, niż się może wydawać. Tak, mieliśmy 32 lata. Sprzedajemy tak zwane designer toys, czyli zabawki dla dorosłych. Designer toys, final toys, czyli zabawki robione w krótkich seriach, w krótkich designach, limitowanych edycjach, kolekcjonerskie, gadżeciarskie, absolutnie niefunkcjonalne, aczkolwiek bardzo piękne. I sprzedajemy ich setki, prawda? To jest Maniek Manek jest naszą trzecią najbardziej popularną zabawką. Zabawka typu zrób to sam. Czyli po prostu kup sobie zabawkę i zrób z niej co chcesz. Maniek będzie bohaterem pewnego wydarzenia, które powiem na samym końcu. I jest bardzo popularną postacią. Może oczywiście pojawia się na mieście, na żeby chciałem powiedzieć. A tu mój ulubiony. Palący królik, czyli Smoking Muppet, czyli duży, między taki królik, który ma fajki, z tym bardzo niepolityczny otworek odbytniczy. I przykurwa, nie wiem dlaczego, zawsze uwagę wszystkich dzieci, które pytają się: mamo, dlaczego ten królik palaj papierosy? Nie wiem, tak. I zmierzam tutaj, to jest dzieło takiego pana, który nazywa się Frank Kozik, o bardzo fajnym polskim nazwisku, który bardzo, bardzo nas lubi, którego miałem szczęście poznać w Nowym Jorku niedawno osobiście. I mam nadzieję, że zrobię zabawkę dla nas. Większość jego designów, designer toysów, właśnie palą końce, fajki. Którzy narzekali, proszę bardzo, tutaj jest fajka paląca fajkę, żeby było jeszcze oczywiście trochę więcej absurdu, tak? Ale dla mnie to jest taki fajny dowód, że nie można być zbyt poważnym na temat swoich wad i po prostu palić papierosy, to co zrobię, tak? Jeżeli chcemy, to będzie zrobić. Frank Kozik, proszę państwa. Mógłby być już niezależny. No, odrobinę koloru. Designer toysy dla nas są czymś po prostu takim, co wprowadza troszeczkę odmiany do naszego szarego życia. Stoi sobie szara półeczka, na której stoją jakieś filiżanki, jakieś górki, jakieś porcelanki, jakieś pierdołki, a na tym stoi coś dziwnego, różowego, niewiadomo co to jest. I o takiej jednej zabawce to nie można mówić, bo nie. Zabawki mają bardzo różne kształty. To jest mój ulubiony doktor Bomba, który właśnie coś próbuje robić przy Sądzie Najwyższym, nie powiemy co. Doktor Bomba również powie w Franka Kozika, co też po charakterystycznym papierosie. I jest to design, który wywołuje bardzo dużo pytań, po co, dlaczego. Nie wiem, to oczywiście moje ulubione pytanie. Fajne zabawki. Co one ci robią? Wiecie, ile razy dziennie odbieram na to pytanie? Muszę się zgadnąć. Co najmniej 15. Wiecie, co one robią? Stoją na półce, wyglądają zajebiście i są czymś naprawdę unikalnym, bo większość sztuk naszych zabawek nie istnieje więcej niż 1500 egzemplarzy. A tutaj nasza najbardziej popularna zabawka, czyli Daniel. Danie to jest Danie, czyli diabelski króliczek. Forma jest bardzo powtarzana, produkowana w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, aczkolwiek te dziesiątki tysięcy egzemplarzy są rozłożone na tysiące designów. Każdy design również ekstremalnie limitowany i niektóre są trudne do zrobienia. Kto się dobrze czuje, robiąc te wszystkie designy? Otóż, proszę państwa, street artowcy. Wszyscy tacy graficy, czyli rysownicy i tak dalej, to są piękne i cudowne rzeczy w dwóch wymiarach, aczkolwiek mają ciężkie przełożenie na bryłę trójwymiarową. I właśnie street artowcy wydają się radzić sobie z tym najlepiej. Graficiarzy również. Nie wiem, czy coś jest w tej puszce sprayu, która ułatwia im malowanie małych trójwymiarowych obiektów, jednak sprawdza się to i pokazuje niesamowicie. To jest projekt takiego pana Flying Fortress, który był niedawno w Warszawie. Również mieliśmy okazję go poznać. Namalował piękny mural. Gdzieś na pewno, ale nie się inne inspiracje. Inspiracje kulturowe. Są serie tematyczne naszej figury, związane na przykład z kulturą Ameryki Południowej, Meksyku, Azteki, wszystkich takich klimatów. Mamy takie figury po serii właśnie Azteka Series, które jest zachowane na bóstwa Ameryki Południowej, Azteki. Naprawdę wspaniała sprawa. Jeszcze inne inspiracje. Muzyka. Można robić na rzeczy inspirowane muzykami, malowatkami kulec. Po prostu piękne i wspaniałe rzeczy. To jak widzicie, nasze figurki pięknie wyglądają na poziomie instrumenta, więc jeżeli gracze, polecam, że ustawię sobie gdzieś na klawisze albo na perkusji. Co jeszcze? No oczywiście codzienność. Figurki inspirowane naszymi wadami, ułomnościami, problemami, grzeszkami itd. To jest mój jeden z naszych głównych, czyli wyobrażenie do prepara.
Jestem ekspertem w sprawie, gdzie można znaleźć najlepsze kawę w Warszawie. Jak ktoś zgadnie, gdzie to jest, to dostanie kawę od nas. Tak? Nie zgadza się? No trudno. Właśnie, gdzie nas można znaleźć z tymi wszystkimi cudownościami? To ja. Można nas znaleźć przede wszystkim w internecie. Można nas znaleźć na Facebooku. Można nas znaleźć na eventach typu Masters Warsaw, Need for Streets. Chciałem tutaj się ukłonić dziewczyną z Need.pl, dzięki którym w ogóle jesteśmy w Warszawie. Gdyż był to nasz debiut, zrobiliśmy także taki eksperyment w zeszłe święta, który nazywał się Pirackim Sklepem, znanym pod nazwą może Guerrilla Store. Strasznie zawsze podobała mi się ta idea i bardzo mało jej w Polsce, więc po prostu od dziewczyn ze sklepu Myśl Królik ukradliśmy im na weekend sklep i zrobiliśmy swój sklep stacjonarny. Było to strasznie fajnie widzieć reakcję ludzi. No i na koniec tutaj moja wspaniała żona, która nie chciała pokazać twarzy, która wspiera moje szaleństwo i moje zabawki. I kochamy zabawki, ponieważ pozwalają nam trzymać otwartą perspektywę na to, kim jesteśmy i jak odbieramy świat, pomimo że jesteśmy już bardzo, bardzo dorośli. No i na sam koniec będzie o tak zwanych custom toyach. Tutaj mamy właśnie taką czystą zabawkę typu maniek pomalowany. Pomalowany moim ukochanym pisakiem typu Sharpie. Sharpie przed przypadek jest sponsorem plastikowego serca, więc muszę to powiedzieć. Ale to jest właśnie dzieło sztuki, które powstało mniej więcej przez 3 minuty mazania pisakiem, rączką, paluszkiem przez pana, który się nazywa Jeff Soto i tworzy niesamowite rzeczy dosłownie na poczekaniu. I właśnie z tą myślą 22 czerwca wspólnie ze sklepem Niemasówka, plastikowym sercem, robimy wystawę Warsaw Plasta. Prawie 30 artystów z całej Polski weźmie takie mańki, pomaluje, wystawimy je, będą do pokazania, będzie koncert. Będzie dużo fajnych atrakcji do obejrzenia, więc bardzo, bardzo gorąco zapraszamy na zgodę. Dziękuję. Ja myślę,